Witam Państwa, mówi Piotr Rukowicz. Teraz jest chwila, aby powiedzieć kilka słów na temat tekstury o nazwie Marble, czyli marmur. A więc dodajemy sobie standardowego plane'a, zróbmy render i cieszmy się jego jednostajną szarością. Tak czy inaczej, jeżeli dodam do tego mojego plane'a materiał, a w tym materiale dodam teksturę, to tym razem wybiorę sobie rodzaj tekstury Marble. I od razu widać, że pojawiają mi się jakieś takie dziwne pasy, bardzo poszarpane, przypominające troszeczkę krzaki widziane w bieli i czerni z wysoka. Tekstura, którą dostaję, jest dosyć ciekawa, ponieważ przypomina rzeczywiście żyłki jakiegoś marmuru. No i oczywiście tuningując parametry mogę uzyskać różne ciekawe efekty, a więc po pierwsze na przykład kontrast. Kontrast powoduje, że mogę mieć o wiele bardziej ostre przejścia pomiędzy strefami, no a dodatkowo są ładnie przyciemnione. Samo to z siebie wygląda troszeczkę jak biało-czarna, czy też o cieniach szarości, mapa jakiegoś dziwnego kontynentu, czy też mórz. No i nadaje się oczywiście do różnych ciekawych rzeczy. Oprócz tego, że mamy możliwość włączania rampy i ustawienia kolorów osobnych dla tekstury, sama tekstura może mapować się na różne sposoby i może mieć różne ustawienia. A więc przede wszystkim teraz ona jest miękka. Mamy guzik soft wciśnięty. Jeżeli wcisnę sharp, to oczywiście dostanę o wiele ostrzejsze przejścia. Rysowane będą jakby takie bardziej wyraziste strefy czerni. No i mam jeszcze nawet ostrzejszą, która powoduje, że pojawiają mi się takie fajne linie przypominające troszeczkę swoim przebiegiem strzał pioruna czy czegoś takiego. Można to wykorzystać w jakichś dziwnych miejscach. Oprócz tego, że mamy takie trzy ustawienia dotyczące miękkości tekstury, mamy także sposób przejścia pomiędzy tymi, powiedzmy sobie, strefami jasności i cienia. Otóż Soul powoduje, że mam przejście w kształcie piły, a więc kolor się ściemnia idąc w dół i później natychmiast robi się jasny z kolejnym przebiegiem. To powoduje, że dostaję takie ładnie ustawione, jakieś przyciemnione miejsca. Jeżeli spojrzę z góry na taką scenę, to zobaczymy, że jest to bardzo ciekawy wzór, który wygląda trochę tak, jakbym miał jakiś światłocień pod tymi moimi strefami, czy jeszcze coś takiego. No w każdym razie interesujące. Oprócz tego mamy także tree, co oznacza, że mam teraz ustawienia gradientu piłokształtne, a nie takiej zwykłej piły, gdzie jest jeden ząbek nachylony, a drugi ostry. Znaczy, może inaczej. Sin oznacza, że mamy teraz jakby transformację sinusoidalną na obiekcie, czyli moja tekstura od jasności do cienia przechodzi w taki mniej więcej sposób. Rysuję to myszą, więc wychodzi jak cię mogę. Natomiast jak jest soul, w tym momencie mam skoki jasności takiego rodzaju. To jest coś takiego, bardzo ostra piła. Natomiast jak wezmę sobie tree, to dostaję eleganckie trójkąty, stąd skrót od triangle jest ta nazwa. I teraz, niezależnie od tych wszystkich sześciu parametrów, mam także możliwość generowania szumu albo miękkiego, albo twardego. Twardy szum wygląda tak. Miękki szum wygląda tak. Jak widać, jest między nimi spora różnica. I jakby tego jeszcze było mało, mogę mieć podstawę generowania tego szumu wybraną z moich 10 ustawień, które widzieliśmy już wcześniej. A więc jeżeli wybiorę sobie na przykład Voronoi Crackle, w tym momencie dochodzą mi takie dziwaczne struktury. A na to wszystko nakłada się jeszcze dodatkowy gradient pochodzący z tego sinusoidalnego, miękkiego zaszumienia. A więc jest to tekstura, która tak jakby łączy w sobie dwie inne tekstury, które poznaliśmy. To znaczy takie, która nazywa się Wood i taką, która nazywa się Distorted Noise. Niemniej jednak możemy ustawiać różnego rodzaju parametry, tuningować sobie ustawienia tej tekstury, kombinować z nimi, okay? Tworząc jakieś dosyć ciekawie wyglądające układy. Możemy także zmieniać sposób zaszumienia niektórych rzeczy. Okay? Turbulencje, nabla to w zasadzie jest po nic. No i mamy na przykład teraz coś takiego. Prawda, że ciekawe? Gdybym taką teksturę zobaczył gdzieś na ścianie, to bym nie pomyślał, że to jest tekstura, która nazywa się Marble. Do marmuru ma ona troszeczkę dalej niż na przykład stąd jest do Krakowa. Nieważne, w każdym razie teraz tak, kombinując różne parametry, dodając kolory z rampy na przykład, możemy uzyskać bardzo ciekawe efekty. Naprawdę warto tutaj eksperymentować, nie bać się, klikać w co popadnie, aby uzyskać jakieś efekty warte uwagi i powieszenia na nich co najmniej oka. Ok, spróbujmy dodać jeszcze żółty kolor, żeby był kontrast jakiś i ciach, wychodzi taki psychodeliczny obrazek. OK, więc to jest takie krótkie, bardzo chaotyczne przedstawienie tego, co można zrobić z teksturą, która nazywa się Marble, a ona domyślnie służy do generowania układów kolorów podobnych troszeczkę do marmuru, na przykład coś takiego, proszę, niebieski marmur, aż miło popatrzeć. Dodajmy trochę więcej szarego, lekko ciepłego, odcienia, żółty, który jest tutaj, również troszeczkę wezmę i zmienię, damy mu alfę.
Okej, okay, żeby dostać jakiś taki dziwny układ. I proszę, już mam coś w rodzaju marmuru, chociaż czy to jest marmur, to można oczywiście dyskutować. Może wyrzucę tego GS Pencila. Na jego temat również będzie zrobić jakiś tutorial. Okej, okay, ustawiam kamerę w widoku, robię render. No i jest coś, co przypomina marmur. I tyle. Dobra, kończę. Dzięki za uwagę.